Cześć kochani! Zapraszamy Was do wspólnego czytania książeczek z serii Mały Chłopiec. Dzisiaj absolutna nowość. Van Kuby. Pomysł i tekst Natalie Bellino. Ilustracje Alexis Nezme. Tłumaczenie Anna Matusik-Dyjak. Van Kuby. Kuba jest zadowolony. Właśnie spełnia swoje marzenie z dzieciństwa. Kupuje starego vana, by po renowacji móc nim podróżować w poszukiwaniu najpiękniejszych plaż do surfowania. Samochód znalazł u swojego przyjaciela Xaverego, zapalonego kolekcjonera. Kuba odnawia auto w warsztacie Zuzy. Majsterkowanie i mechanika to jej hobby. Karoseria jest już na nowo polakierowana. Teraz wystarczy tylko wymienić reflektory i opony. I van będzie jak nowy. Nadszedł dzień wyjazdu. Samochód został tak przygotowany, by pomieścić wszystko, co się przyda w podróży. Gdy Kuba przymocowuje deski surfingowe na dachu, Zuza jeszcze raz sprawdza, czy o czymś nie zapomnieli. Przez całą drogę dwójka przyjaciół podziwia piękne krajobrazy. Nagle Zuza woła: „Jesteśmy na miejscu! To najpiękniejsza plaża do surfowania”. Ich pies Frodo szczeka radośnie. Kuba i Zuza znaleźli świetne miejsce biwakowe z widokiem na morze. Po rozpakowaniu rzeczy w końcu mogą pójść surfować, a wierny Frodo tymczasem popilnuje auta. Spójrzcie, tu jest piesek, a Kuba i Zuza są na plaży z deskami surfingowymi. Zagadki Kuby. Kto mi pomógł w renowacji vana? Zuza. Kto sprzedał mi auto? Przyjaciel Xawery. Kupiłem nowe auto. Prawda czy fałsz? Fałsz. Kupiłem stare auto. Jak się nazywa nasz pies? Frodo. Co ja i Zuza będziemy robić nad morzem? Będziemy surfować. Ty też możesz jeździć vanem Kuby, czytając książeczki razem z nami. Jeśli podobał Ci się nasz film, pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji. Zapraszamy do oglądania także innych filmików z serii Mały Chłopiec. Do zobaczenia!